trosce o bezpieczeństwo i funkcjonowanie spółki MPK w Tarnowie Związek Zawodowy NZZ Solidarność zorganizował konferencję prasową dotyczącą nieścisłości w zarządzaniu spółką prowadzoną przez prezesa Wiatra. Według związkowców w spółce naruszane są podstawowe zasady bezpieczeństwa. Autobusy bez ważnych dokumentów. Jan Guty z NZZ Solidarność podkreśla, że bezpieczeństwo pasażerów jest najważniejsze, a zaklejanie otworów wentylacyjnych i włożenie pasażerów w autokarach z wyłączonym świadomie czujnikiem bezpieczeństwa znalazło finał w prokuraturze. W każdej spółce komunikacyjnej miejskiej są przeprowadzone oględziny po zjeździe autobusu, taboru z wykonanych zadań każdego dnia. Dokonują tego kontrolerzy techniczni lub osoby upoważnione. W MPK się tego nie stosuje. Odstąpiono od tego parę lat temu. Odstąpił ten zarząd. Sądzę, że w ramach oszczędności zwolniło się diagnostów i po prostu te wszystkie obowiązki scedowano na kierowców. Raport NIK-u pokazał, że ci kierowcy są obciążeni nadmiernymi obowiązkami, a nawet takimi, które nie są w stanie wypełnić, kontrolnymi pojazdów. Dochodziło do szeregu kolizji, między innymi takie jak pęknięcie węży hamulcowych, jeden wąż pękł na zasadzie przetarcia. No, niestety przetarcie węża następuje w pewnym okresie czasu, to się nie dzieje w jednej chwili, a więc tutaj dozór techniczny pozostawia sporo do życzenia. 15 kwietnia bieżącego roku po spotkaniu z panem Kolasińskim, przedstawicielem prezydenta, wykonując zobowiązanie, przedstawiliśmy, jak ta sytuacja jest normowana w innych zakładach komunikacyjnych w kraju, w Kielcach, w Rzeszowie, w Skarżysku Kamiennej, w Krakowie. Po kontaktach z tymi zakładami, ja mam kontakt z tymi zakładami, jako że działam w sekcji Krajowej Komunikacji Miejskiej. I właśnie tam jest to skrupulatnie przestrzegane. Tak samo wyraził się tutaj na goszcząc w Tarnowie prezes Zamojskiego MPK, pan Litwin. U nas niestety koszty, ograniczenie kosztów czasami jest, bardzo często jest powodowane tym, że zaniedbuje się zasady bezpieczeństwa, które powinny obowiązywać. Wiele autobusów jeździło niesprawnych, jeździło na awariach. Ja już 15 lutego 2008 roku taką sytuację udokumentowałem. 8 maja został dopuszczony, 8 bądź 9 maja został dopuszczony do ruchu autobus gazowy, który wyjechał bez czujnika indukcyjnego, który miał za zadanie w razie rozszczelnienia instalacji gazowej odciąć wypływ gazu CNG z butli. Jeździł ten autobus przez 4 dni. Bezpośrednio po zasięgnięciu informacji od pracownika ustnej udałem się do kierownictwa spółki kierowników odpowiedzialnych za sprawność techniczną autobusów, którzy zamiast wyjaśnić sprawę, użyli gruźb w stosunku do mnie. Jest ta rozmowa nagrana, została przekazana jako materiał w sprawach sądowych. Zgodnie z obywatelskim obowiązkiem, po podjęciu uchwały skierowaliśmy sprawę do prokuratury. Pan Jerzy Wiatr, kiedy mnie zwalniał, w tym samym dniu prokuratura oddalała sprawę. Później została z powrotem wszczęta i nasze wnioski się potwierdziły. Te autobusy były niesprawne według opinii biegłych Politechniki Łódzkiej i tutaj tą opinię mamy. Chciałem powiedzieć, że zdanie prezesa Wiatra zmienia się o sytuacji spółki zależnie od okoliczności. Jeżeli mówi, że spółce jest bardzo dobrze i są dobre perspektywy, no to załoga, która przez 3 lata nie dostała podwyżki, a płace są jedne z najniższych krajów, występuje o roszczeniowo poprzez swoje organizacje związkowe, prawda, o wzrost płac. Natomiast kiedy to następuje, jak występuje roszczeniowo, to prezes spółki wskazuje na trudną sytuację jakimś dziwnym działaniem
chyba mającym związek z tą sytuacją, wdraża zwolnienia pracowników niejednokrotnie bardzo potrzebnych spółce. Panie prezesie, dzisiaj odbyła się konferencja NSZ Solidarności na temat nieprawidłowości, jakie występują rzekomo w MPK. Między innymi dopuszczenie do ruchu niesprawnych autobusów, wożenie ludzi autobusami z wyeliminowanym świadomie czujnikami blokującymi niekontrolowany wpływ gazu. Proszę nas ustosunkować się do tych zarzutów. Więc ta sytuacja, tak podejrzewam, o której jest mowa, jest to sytuacja z 2007 bodajże roku. Była badana przez organy ścigania. Pan przewodniczący Guty zgłaszał ją wielokrotnie, bodajże dwu lub trzykrotnie do prokuratury. Odwoływał się od jej decyzji, był powołany biegły sądowy. Sytuacja, tak jak powtarzam, była badana, nie stwarzała zagrożenia ta sytuacja dla pasażerów. Ten autobus został, jeździł bodajże dwa dni z takim czujnikiem ominiętym, został natychmiast po powzięciu przeze mnie informacji wycofany z ruchu, nieprawidłowość usunięta. No tyle mam do powiedzenia w tej kwestii. Kolejny zarzut, zaklejanie silikonem otworów wentylacyjnych na dachach pojazdów. Ja tam nie widziałem otworów wentylacyjnych, znam te autobusy doskonale. Było wykonane uszczelnienie w miejsce gumowych kapturków, które po prostu z czasem sparciały. Było wykonane z silikonu. Nomen omen, tego właśnie uszczelnienia dokonywał społeczny inspektor pracy, członek zarządu Solidarność i też nie widział w trakcie wykonywania tego żadnych problemów z takim wykonanym uszczelnieniem. Po jakimś czasie pan przewodniczący jednak stwierdził, że jest to jak nieprawidłowość, która czemuś zagraża. No ciężko mi powiedzieć, czemu dokładnie do tych samych rewelacji odnosił się również biegły sądowy, bo to też było zgłaszane i nie znalazło to potwierdzenia w opinii biegłego i w orzeczeniu sądu. Fałszowanie dokumentów rzekomych. Była sprawa autobusu, który miał za zadanie zholować inny zepsuty autobus. To był autobus, który nie miał potwierdzonych dokumentów badań technicznych. To jest jakaś bzdura. Mówiąc szczerze, nie wiem, o co chodzi. Nie było takiego przypadku, żeby autobus bez badań technicznych holował inny autobus. Nie rozumiem tego w ogóle, o czym pan Guty mówił. No tak jak mówię, nie było mnie na tej konferencji, więc ciężko mi się odnosić. No z tego, co pani mówi, nie bardzo wiem, o co chodzi. To są absurdy zupełne, pan Guty. Tak jak mówię, wszystkie te sprawy, bo wszystkie te rewelacje są sprzed ładnych paru lat. To jest okres dwóch, trzech, a nawet i czterech lat niektóre sprawy. Pan Guty zdążył już je wszystkie zgłosić do odpowiednich organów, do Najwyższej Izby Kontroli, do PIP-u, do prokuratury, do policji. Wszystkie były badane i nie znalazły potwierdzenia rewelacji pana Gutego. Więc no teraz przyszła kolejna konferencja prasowa. No takie życie, no tak to musi wyglądać. Czy jesteśmy bezpieczni wsiadając do autobusów? Wszyscy pasażerowie i tarnowianie mogą się czuć bezpieczni, mogli i zapewne będą mogli czuć się bezpieczni w autobusach komunikacji miejskiej w Tarnowie. W historii naszej firmy nie było i zapewniam, że nie będzie przypadku, gdy z powodów technicznych jakiejś awarii ktokolwiek mógł się czuć zagrożony i niebezpiecznie, mieć jakiekolwiek niebezpieczeństwo w autobusach naszej komunikacji. Z terenu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego dla Tarnowskiej TV Agata Siemińska.